Witajcie, ale pada, mam dzisiaj dwie prace. Idę dzisiaj do innej mojej seniorki. Spójrzcie, jaki budynek z figurkami, z takimi płaskorzeźbami. O, super, co? O, spójrzcie. Danzig, Oliwa. 1910. Tam taka figurka. No coś pięknego. No, a zobaczcie tutaj w ogóle jakie witrażyki. No, to jest wszystko, wszystko kasa, kasa. I tutaj z drugiej strony również. O. Ludzie kupują na portalach sprzedażnych takie podkładki do biżuterii na przykład. O. No, cegła. No, coś pięknego. A tutaj na tych drzwiach też takie kamienie. No, jest tutaj na pewno kawał marmuru. No. Tutaj zobaczcie, jaka skrzynka pocztowa. Tak. I to jest ulica Hołdu Pruskiego. Zobaczcie, jak się ciągnie ten budynek. Bo tutaj jest ogrodzony cały. O, i te balkony. Tutaj nawet jest lampa taka witrażowa, na pewno przez jakiegoś artystę zrobiona. Patrzcie, jak się ciągnie. No, jakie bogactwa. No i mówią, że w Polsce jest bieda. Jaka bieda, kochani. A jeszcze raz rzut tego budynku z daleka. No, jaka bieda, kochani. No i co? Jak uważacie, mam przyjemną drogę do pracy? No, a tutaj jak wiosną, latem jest pięknie. Tu jaki budynek, tu jest wspólnota mieszkaniowa. O. O, zobaczcie, jak fajnie. Jaki fajny budyneczek. Nie? No i już jestem prawie na miejscu. Ten budynek, kamienica z pomarańczowym dachem. To jest tam, gdzie ja idę. Jestem w trakcie pracy. Tutaj właśnie seniorka poprosiła, żebym poszła po kawałek takiej dobrej pasztetowej. No i zaraz będę szukała chłopa, który stoi z wozem i ma mięsko i te różne wędliny. No, idę. A to tutaj chyba o ten wóz chodzi. Tak, to jest ten samochód, ale ja muszę iść najpierw jeszcze do apteki. I wtedy ja rozmienię pieniążki, bo tutaj mam stówkę i się pytałam tego pana, czy będzie miał wydać. A w aptece mi wydadzą mi resztę ze stówki. O, zobaczcie, tutaj w tym pięknym budynku jest apteka. To tak jak w Niemczech, w tych kamienicach pięknych, takich bogatych, nawet często zdobionych. No, są apteki. A tutaj też dom jest przepiękny, spójrzcie. Prawda? No, idę tam. Dobra, już jestem po aptece, mam rozmienione pieniążki. 12 zł zostawione. A, takie pierdu, trzeba było kupić. No i wracam do tego pana z samochodem. O. No dobrze, wędlinka kupiona i teraz jeszcze idę do Lidla. O, widzicie? Po drugiej stronie? Do Lidla idę. Bardzo lubię tego Lidla, bo podoba mi się ten budynek. O.
i to jest wszystko w zasięgu ręki. No, tutaj te sklepy, apteka, warzywniaki mięsne. No i aż sama przyjemność, że mogę sobie też wyjść na zewnątrz. O! Wszystko wzięłam, co potrzebowałam i teraz stoję do kasy. No, alkoholi tu nie brakuje, o nie. No i już śmigam do mojej podopiecznej. Deszcz pada, ale ja lubię deszcz, tylko aby wiatru nie było. No, mam taki płaszcz lateksowy. Nie wiem, jak to nazwać. No, taki. No, przeciwdeszczowy też. Buty, lakierki. To też mogą być na deszcz. No i. I się żyje, nie? Dobra, skręcam w ulicę. O, skręcam w ulicę. I wracam do mojej podopiecznej i teraz będę robić sobie kawkę z nią. Przyniosłam ponczusie świeżutkie i zaraz sobie zjemy do kawusi. Ha, ha. O, już widzę kamienicę, do której idę, do której zmierzam. No już jestem po pracy, a przyszłam sobie tutaj popatrzeć na łabędki. Spójrzcie, jak pięknie pływają. No, ale cały czas deszcz pada, a im tam deszcz nie przeszkadza. Co, łabędku, co? Łabędziska śliczne, no. A ja tu z parasolką. No, o, jak syczy. Tak, tak. O, proszę. A tu mewy. Ptaszki tam sobie pływają. Tam jest ulica. Tu jest stawek. No, jak skrzydełka ładnie układa. No, idę dalej. O, tam wam pokażę, co tam się dzieje. Ha! Ale błoto. Hu, hu, hu. No patrzcie, o, tu taka kładka jest, stąd płynie ta woda, o, no. Tak, tak to to jest i tutaj drugi odpływ wody do strumienia. I to tak płynie, płynie, prosto, prosto, aż do morza. No. No i to jest właśnie taka moja droga albo do pracy, albo z pracy. I ja tam przez ten park będę tak sobie szła, na skos do ulicy i prosto. I tam po prawej stronie znowu park jest. No i oto tak wygląda. O. No i tak przyjemnie, prawda? No przyjemniej na pewno, jak nie pada deszcz. Ale ja lubię deszcz. Ha, ha, ja lubię deszcz. No musiałam przerwać, słuchajcie, bo akurat dzwoniła agencja. Moja agencja. Wczoraj miała dzwonić, no ale zadzwonili dzisiaj, no mniejsza z tym, z ofertą pracy do Niemiec, kochani. Także no mam pod koniec lutego już jechać do mojej poprzedniej podopiecznej. No i tam akurat są dni wolne raz w tygodniu, więc nie było żadnego sporu odnośnie tej kwestii. No i
tylko po prostu zapytała się moja koordynatorka, czy pojadę, czy się zgodzę. No, wiecie co? Pomyślałam sobie, że znowu do niej pojadę. Nie na długo, bo na miesiąc czasu. Na miesiąc czasu ja już po prostu wiem, gdzie jadę. Wcześniej nie pojechałam, dlatego bo nawaliła poprzednia opiekunka, bo zaczęła sobie skracać termin, to najpierw tydzień czasu wcześniej chciała zjechać, potem po trzech dniach wymyśliła, że jednak nie tydzień, tylko dwa tygodnie wcześniej chce zjechać, a mi terminy nie pasowały, żeby pojechać tam wcześniej. No i tak się stało, że załapałam się do pracy tu w Polsce. No ale oczywiście moja koordynatorka tutaj w Polsce wie, że jeżeli będę miała już jakąś ofertę do Niemiec, to mam tylko wcześniej powiedzieć, jak da radę tydzień wcześniej. No ja akurat już dzisiaj wiem, więc powiem jej, poinformuję ją dwa tygodnie wcześniej. No. No i tam akurat będę wiedziała, na co jadę, z czym mogę się zmierzyć. Tam powiem wam szczerze, że jest taka praca. Tam to dosłownie pani do towarzystwa. Aby tylko posiedzieć, troszeczkę spędzić czasu z tą moją podopieczną. Ona ma bardzo dobrą pamięć, jest czyściutką osobą. Także no, gdzieś tak za dwa tygodnie będę nadawać już z Niemiec. A tutaj, zobaczcie, są tutaj te budki. Tutaj, co już niektórzy wiedzą, że to jest taki domek dla kotków. Dla kotków. Kto jeszcze tego nie widział, to zaraz pokażę. O! Prosimy nie karmić kotów resztkami. Koty są karmione karmą. No, super domeczek. A tutaj widzę, że zrobili coś dodatkowego. Taką dodatkową budkę. No im więcej, tym lepiej, prawda? O! I tutaj zawsze mogą się kotki skryć przed zimnem. No, a ja idę dalej do domu. I powiem wam, że bez żadnych zgrzytów, bez żadnej ściemy, jak to teraz właśnie się dzieje z tymi zleceniami, pojadę sobie tam na miesiąc, a potem zobaczymy, co dalej będzie. Najważniejsze jest to, o, tutaj są ziarenka, orzeszki ziemne rzucone dla ptaszków. Najważniejsze jest to, że no, na normalnych warunkach będę tam na tym zleceniu, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie non-stop 24/24 pracować. No i zobaczcie, nawet w powrocie z pracy do domu dostałam telefon. No i mam plany już na niedaleką przyszłość w związku z pracą. Tam, gdzie ja znowu będę jechać ponownie, to już będę po raz piąty. No, ale tam jest wszystko tak ustawione. Wstaję sobie o 8 rano. O 9 jest śniadanie. Nic na wariata, nic się nie robi. Ja mam czas na przygotowanie tego śniadanka. Codziennie na stół kładę. A jak jest dzień wolny, to mam dosłownie od rana, ja nawet mogę o 6 wyskoczyć stamtąd i o 23 na przykład mogę sobie wrócić do domu, abym tylko następnego dnia mojej pracy normalnie wstała i funkcjonowała jako opiekunka, czyli dotrzymywać towarzystwa mojej podopiecznej. Taka prawda. Ja zresztą mam już filmiki nagrane wcześniejsze, to możecie sobie posłuchać, jak to tam jest.
jest i wesoło. No ja w każdym bądź razie nie narzekam, bo nawet zgrzeszyłabym, gdybym narzekała, że tam jest coś nie tak. No, jestem zadowolona. A potem, jak mówię, okaże się, czy pojadę na jakieś inne zlecenie. No na razie trzymajmy się teraz obecnego czasu, obecnej chwili. No i tak będzie w porządku. Ale pada. Cały czas pada. Dzisiaj zapowiadali 95% deszczu. No. 95% deszczu. Ha, ha. Lubię deszcz, lubię deszcz. Tam ta rodzina, do której ja jeżdżę i teraz będę już po raz piąty, to wyobraźcie sobie, jak już jest ten dzień wolny, to no ja ze dwa czy trzy razy tam coś tam próbowałam jeszcze, załóżmy, pomóc przy śniadaniu, przy, no bo ja w ogóle jak mam ten dzień wolny, to ja jeszcze jem śniadanie z podopieczną i na przykład z jej córką czy z jej synem, a potem już idę do siebie. Czy gdzieś jadę pociągiem do jakiejś miejscowości? O tak, tak, zwiedziłam kilka miejscowości pobliskich. No to albo pociągiem jechałam, załóżmy, godzinę, albo półtorej do dwóch. No to tam nie pozwalają mi w ogóle nawet tknąć jednego talerza. Córka na przykład mówiła, nie, że ja mam dzień wolny i dzisiaj ja będę obsługiwana. Wiecie co, to jest tak bardzo miłe. I to zależy właśnie, do jakiej rodziny się trafi. Niektórzy uszanują po prostu nasz czas, w ogóle nas jako ludzi, a niektórzy po prostu wykorzystają do ostatniej suchej nitki. No, ale fajnie. Ciepło jest, ten deszcz pada, ale jest tak przyjemnie, naprawdę. No i to jest właśnie, tak wygląda ta moja droga do pracy. Do jednej pracy idę przez inny park, do tej pracy, z której dzisiaj wracam, idę przez dwa parki i jest przyjemnie. No to jest czy deszczowo, czy nie deszczowo, ale jeszcze po tej zimie, no jeszcze mamy zimę, bo jest luty. To jest tak, o, i błoto, i te liście zgniłe, ale wiosną czy latem jest tutaj bardzo ładnie, jesienią pięknie jest, no i tak to się dzieje. No, idę dalej, a tam ile kaczuszek. Spójrzcie, ile kaczuszek. Tutaj, no przecież to jest coś po prostu pięknego. No. O, ślicznotki. Nie ma tutaj dwóch łabędzi, nie widzę, bo tutaj zawsze taka para pływa sobie. O, jak latają kaczuszki. No. Jestem już w domu, ale mam chęć na zupkę. Dzisiaj ugotuję zupkę kapuśniaczek. No, jest boczek parzony, kapustka kiszona, ziemniaczki obiorę, a tutaj mam już wcześniej przygotowane warzywka. Marchew, por, seler i pietruszkę. No, będzie pyszna zupka.
Pięknie to wygląda kolorowo oraz będzie bardzo, bardzo zdrowo. Kawałki tego boczku pokroiłam na paski. Co ja mówię, kawałek tego boczku, tak? Listek laurowy jest dodany, ziele angielskie. No i co? Potem jeszcze dojdzie kapusta kiszona, ziemniaczki. No i będzie jak ta lala. Kapuśniaczek będzie jak ta lala. Paski boczku się powykręcały. Jak takie żmije. Kapustkę wrzuciłam. Oczywiście ja dam też troszkę cukru. I pieprzu. Pieprz. I sugar. Czyli cukier. Wszyscy znają angielski, przecież to żaden problem, nie? O, i zamieszamy. I czekamy, aż się podgotuje. Na razie zaczekam około 20 minut. I po 20 minutach dołożę ziemniaki. Oj, ty mój kapuśniaczku. Już dorzucam ziemniaków. O. I teraz jeszcze około 20 minut, no. 20 minut. I później sprawdzę, czy już jest dobry. Przede wszystkim ta kapusta kiszona musi być miękka. No. Ładnie wygląda? Ładnie wygląda. Słuchajcie, kapuśniaczek wyszedł po prostu rewelacja. I tak wyszedł kapuśniaczek. A co tu jest? Sami zobaczcie. A co ja tutaj mam? Wiecie, kochani, co? To jest skórka od banana zalana letnią wodą. Skórka od banana zawiera takie składniki wartościowe jak potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarkę. To jest eliksir dla roślin. Taką wodę po jednym całym dniu, tutaj akurat w tym przypadku jest to po 2 dniach, no ten roztwór. I dzisiaj będę podlewać swoją roślinkę, moje drzewko. Fikusa Beniamina. Tą wodę wlewa się do gleby, ale jeżeli macie problem z liśćmi kwiatów albo jakichś tam roślin, to też dobrze jest przemywać tą wodą, tym roztworem, liście. I na przykład zwalcza no różne szkodniki, na przykład mszyce. Spróbujcie, a wasze rośliny będą rosły przepięknie. No, to jest taka porada, taki eliksir życia dla roślin, wszystkich kwiatów. No, warto, warto spróbować, naprawdę. I to tyle na dziś. Pa, kochani!